Cześć, Tamy się, cześć. Po jakim czasie my się spotykamy? Będziesz... No, pan jest 15 lat na pewno. Ej, 15 lat. Ty wiesz, gdyby było 15 lat, to był 2009 rok. No to może Ja bym dodał prawie 20. W 2004 roku pamiętam, byliśmy chyba tu, to działałeś w tym czasie. Tak, no ale z Januszem już teraz. Też troszkę tak, no będę teraz do forum, będę 20. Będziesz na forum. Tak, no właśnie będę prezentował też. Miło się zobaczyć. Nie tylko to. Pamiętasz Telce wywiady te nasze? Oczywiście, że tak. Telka. Telka była 2009. No dlatego mówię. Nie 2009, nie, tylko 99. A, no tak. 2000, mam te nagrania z Telki, te nasze spotkania z UFO. Czy byłeś w Wolatowie? Oczywiście, kilka razy. Ale wtedy ze mną. Tak. Też byłeś. Tak. To jest, jak mówiłeś, sesje. No te sesje. Tak. W domu tak. No to ja też będę w Świdnicy z Januszem. Ja widzę, że ciągle się gdzieś wynalazłem. Ciągle siedzę w wynalazkach, są w nietypowych takich urządzeniach, które... No, mało się o nich mówi, bo to są urządzenia, które no, nie nauczymy się w szkole, bo... Są nieznane, tak? Znaczy one są w pewnym sensie znane, ale mało się rozmawia. Tutaj mam zestaw przykładów urządzeń, które używam w swoich badaniach, w swoich detekcjach. Taki detektor fal radiowych, który ma bardzo szeroki zakres. No pokaż do kamery. Tak, dobrze. To jest detektor, który będzie nam wykrywał jakieś zakłócenia wszystkich fal radiowych, które mamy. Gdzieś to jest cały zakres. Ale tak jest... Słuchaj, a takie coś ja bym propagował. Na przykład robię... Rozumiem. I ktoś ma telefon przy sobie. No właśnie, czy na przykład nie nagrywa, czy nie podsłuchuje. Tak. To takim rzeczem się zajmujemy. Tak. I można rozproszyć to? Oczywiście mam zestaw zagłuszarek, które dzięki temu, że jest jakaś ważna rozmowa, która no, wymaga... konferencji. Tak. Ustawiamy zagłuszarki, nie ma żadnej komunikacji telefonią komórkową, nie ma żadnej komunikacji przez jakieś tam systemy podsłuchowe. Mam. Na Podkarpaciu politycy nie stosowali tych waszych. No wy znaczy nie słyszeli, znaczy, a dlaczego do takich osób. Tak? Oczywiście zagłuszarki mam, i to w ilościach też podsłuchów co najmniej. Nie mam dlaczego zdjęcia, ale mam tak. No mam bardzo dużo nietypowych urządzeń, że widząc dziesiątki. To widzę, jesteś w drugim Teslą. Może Tesla mnie daleko jeszcze, ale no stary. Ale studiujesz Teslę? Oczywiście, nie bardziej. No sam posiadam około 60 cenek Tesli zbudowanych przeze mnie. Też od takich malutkich, no do takich całkiem sporych, metrowych powiedzmy. No one generują naprawdę bardzo fajne rzeczy. Można zobaczyć na YouTubie, na moim kanale, więc też można sobie zobaczyć, jak to grało, tak? Ale mam takie. Dobrze, ja będę, tylko chciałem tutaj. Ja sobie pozwoliłem nagrać tutaj. Wiem, jesteś inżynierem od akustyki. No, elektronikiem, informatykiem. Generalnie teraz już ta sztuczka jest takim. Nie nazwę tego wynalazcą, ale konstruktorem. Tak, urządzeń. Jeden z takich urządzeń to jest na przykład model silnika Stirlinga, to się nazywa. To jest to silnik ciepły. Do jego działania potrzebne jest nic innego, tylko ciepło. Nic innego właśnie. Zapalamy sobie tutaj. Po prostu zapalamy sobie ogień. Silnik stoi, powiedzmy. No i czekamy, troszkę się nagrzeje. Uruchamiamy silnik przez rozkręcenie. Musi się troszkę nagrzać, bo się nagrzeje. No nagle już się zaczyna rozkręcać i już zaczyna, zobaczmy do jakiej prędkości on się nakręci. To nie jest tak, że on będzie chodził sobie tak bardzo powoli, tylko on się naprawdę rozkręci, tak, no mniej więcej. On się zaczyna kręcić, naprawdę do dużych prędkości. To jest pod nim prądniczka, możemy to użyć na przykład do ładowania sobie komórek. Czyli nam prądu zabraknie, to możemy sobie poświecić tym. Generalnie najlepiej prąd, bo prąd jest najlepszym rodzajem energii do dystrybucji, do wykorzystania, bo możemy grzać, możemy kręcić, możemy świecić, możemy różne rzeczy robić, tak? Ale jak wiadomo, może być różnie, mogą być blackouty, mogą być wyłączenia energii. Co wtedy, tak? A w nocy na przykład nie ma też potrzeby tutaj. Wystarczy kawałek ognia, troszkę źródło ciepła, żeby zbudować sobie właśnie prądniczkę i na przykład naładować sobie telefonie komórkowe. Zobacz, to całkiem
szybko się zaczyna kręcić. O, zobaczmy, tu nie ma żadnych ukrytych baterii, tu nie ma żadnych ukrytych rzeczy, tu nie ma żadnych ukrytych, nie wiem, systemów. Proszę bardzo, konstrukcja jest bardzo prosta. Jest to dwa cylindry, źródło ciepła, kółko zamachowe, no i pewniczka na dole, która może tworzyć nam energię. Tak? Więc do tego, żeby to działało, potrzebne jest tylko właśnie ciepło. Nic więcej, nie ma żadnych innych rzeczy. To ciepło może być albo z ognia, albo ze słońca. Możemy tutaj też na przykład soczewkę skupiającą. Może to być ciepło z chemicznym, na przykład są takie generatory chemiczne. Możemy. Chodzi tutaj o to, żeby jeden z tych cylindrów rozgrzać do pewnej temperatury, około 80 paru stopni. No i utrzymujemy silnik, który, jak widać, będzie sobie chodził długo. No, bo jeżeli z tym źródłem ciepła potrafi chodzić 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie. Mój rekord to był akurat, bo już się musiałem go zatrzymać. Tydzień non stop chodził bez żadnych tego. No, trzeba po prostu zasilać tam. Zasilać tylko sobie źródłem ciepła. Jak się skończy, takie źródło ciepła można zasilać ze słońca, ze słońca, z chemii. Najlepiej jakimś ogień, możemy tu dać drewienko, możemy tu dać inny rodzaj paliwa, nie, a to co będzie chodziło i chodziło. Inny przykład to jest taki, może powiedzieć, mniejszy zestaw, że tutaj to jest silnik, który mamy tylko za szeroką filiczankę, zwykła szklanka, na którą kładziemy ten silniczek po prostu herbatą, to się zaczyna kręcić, no po prostu chłodzić tą herbatę, tak? Będę tutaj nadstawiał, bo to jest plastikowe, więc może nam się to troszkę stopić, więc... Ale do takich silniczków mam kilkadziesiąt, takich malutkich, troszkę większych. Można powiedzieć, że są takie bardzo duże te silniki, to nie chodzi o to, że malutkie, duże, krótkie o wydajności kilku kilowatów nawet. Więc no jak najbardziej możemy sobie skorzystać. Sam mam oczywiście takie silniczki, bo w razie czego, dzisiaj czasy są różne, nie wiadomo co się będzie działo. Z takim silniczkiem możemy sobie zapewnić tą energię przynajmniej do tego, żeby albo sobie poświecić czymś, albo naładować komórkę, albo naładować sobie jakąś latarkę czy coś takiego, wiatraczek. Ale można oświetlać. Oczywiście, my się naładujemy. Naładujemy sobie akumulator, możemy oświetlić naprawdę bardzo dużymi żarówkami. To jest kwestia korzystać. Dokładnie, sprawdzora. No, oczywiście, no, akumulator w dużej pewności będziemy dłużej ładować po prostu cała bibliotekę. Akumulator można ładować? Oczywiście, no tak. Nie, to z takim malutkim, no to dłużej potrwa. Z większym silnikiem... Nie, no jak to prototypuje. No oczywiście, to jest demonstracja. No. Nie przyniosłem tutaj całego, dużego wielkiego systemu, bo był za ciężki. Zamiast tego małego można postawić duży. Duży, dokładnie, tak. Tak jest, dokładnie. I zobaczmy, zwykły ogień, zwykłe źródło ciepła, żadnych cudów tutaj nie ma, a taki prosty silniczek. No i można wykorzystać. Można powiedzieć też ekologicznie, bo spalanie to jest akurat alkoholu. Mało ludzi wie. To mnie troszkę dziwi, że tego się nie pokazuje, nie propaguje takich rzeczy. Ja przekonałem się ostatnich 4 lat, że ludzie nie myślą. Jakby w hipnozie, bo ty wiesz, że to hipnoza, bo ze mną pracowałeś, to wiesz, że ludzie są uśpieni. Tak, ludzie tak. Uśpieni, bo oni specjalnie są rodzą się, uśpieni. Są posypiani w ogóle. Specjalnie tak kształtą ma. Leki, jedzenie, wszystko usypia ludzi i zwalnia z tego myślenia. Tak? No, generalnie tutaj no, komuś zależy, żeby ludzie byli, nazwijmy to sobie, no nieświadomi, tak? Biorograniczeni, tak? Robotami. Tak? No, nie propaguje się tych, którzy coś wynajdują, propaguje nowe rozwiązania. Tak? No, troszkę to szkoda, troszkę wystaje. Ktoś powiedział, że myśmy już wszystko wymyślili, jednak tak. No nie, jeszcze jest dużo do myślenia, jeszcze dużo będzie do zmiany, tak myślenia. O tym myśleniu, po odkrywaniu takie coś, jak bawimy się z dziećmi, jak coś schować. I my odkrywamy, czy przed nami nie zakryto jakiś cywilizacji. Na pewno, bardzo dużo było. 100% mamy wszystkie bardzo małą wiedzę o tego, co się działo już. No, dam na przykład taki może troszkę bardzo mocny, ale mam przyjaciela, profesora historii, który kiedyś stwierdził, że historia jest największą, no, najgorszą nauką, tak? Bo jest wykorzystywana do swoich własnych celów. Tak? To jest ten cały problem, że
pozwolę sobie to już zamknąć. Właśnie, on jeszcze będzie chodził. Do momentu wyczerpania się ciepła, także no jest całkiem no, cywilizacje na pewno były, które miały jakąś wiedzę. No bardzo mnie interesuje Tartaria, wiesz, cywilizacja, która była, która dużo zostało zakryte, zalane, jak to musi błotem. Tak, no, oczywiście, no zależy mi, którym jestem, żeby... No pewne rzeczy się nie dostały na, do tego, a plus to, że jest potem jeszcze działanie takie anty, tak, że ktoś będzie to próbował, będzie wyciągał, to będzie no, uciszany, będzie w jakiś sposób wyśmiewany, będzie przykrywany, żeby nie było tematu, jak to się mówi. A co myślisz o tych kościołach, które regenerowały energię słoneczną? Większość jest na przykład, jest taka ciekawa hipoteza, że większość kościołów stoi na miejscach starożytnego kultu, które miały to, znaczy kultu, no ogólnie jakieś miejsce mocy, tak, które no, musiały zostać przykryte, musiały zostać opanowane, musiały zostać zablokowane, żeby to miejsce mocy nie oddziaływało. No i stosowano różnego rodzaju sztuczki. No tylko tutaj Ślęża, tak? Jest na pewno miejsce dużej mocy. No i to, co dzieje się na szczycie, na przykład stoi tam jakiś tam kościółek, który miał swoją historię, natomiast co faktycznie znajduje się pod tym kościołem. Były badania, zostały przerwane, zostały tam jakieś... Ale ktoś to przerywa jednak, tak? Komuś to nie potrzebne. Natomiast co, żeby tak zrobić, takie rzetelne badania, no to się okazuje, że no nie może. Ale tu jest więcej takich rzeczy. To Ostrów Tumski w Jarosławiu, czy Katedra Oliwska w Gdańsku. Tam też były starożytne miejsca mocy, miejsca kultu, miejsca jakiejś energii, która gdzieś tam wychodziła, ale tą energię trzeba było no, się może nie zakopać troszeczkę, bo być może pobudzała ludzi jakieś. Ale sam wiesz, że jednak byśmy nie potrzebowali węgla, gdybyśmy brali eteryczną energię. Ale oczywiście jest dużo miejsc. Ktoś to, że to miejsce, że trzeba sprzedawać energię. No i monopol władzy, tak przede wszystkim centralne sterowanie. Czyli dlaczego na przykład każdy z nas nie ma swojego własnego źródła energii u siebie w domu, na przykład albo grupy, tak? Dopiero teraz się zaczyna pojawiać takie tendencje, że dlaczego my mamy czerpać z jakiejś tam elektrowni, jeżeli może mieć swoje własne elektrownie domowe. I nagle się okazało, że o, kurde, można, tak? Można sobie fotowoltaikę zrobić, ale w moim tylko to, że to fotowoltaika to nie jest pomysł przed 3-4 lat, to jest pomysł znany już od lat około 70, jeżeli nie więcej, ale patrząc na ten silniczek, to znaczy, że ta fotowoltaika, to może nie fotowoltaika, ale źródło ciepła, jako słońce, jako źródło energii, nieskończonej energii, czystej energii, prostej energii, nie wiem jak to się nazwać, czystej przede wszystkim, ekologicznej, słońce. Miliony megawatów energii się marnuje. Kiedyś ktoś powiedział, fotowoltaika, zamknięty obiekt, tu nagrzewa ci, tak. I to idzie tu. I nic nie musisz tak, dokładnie. Dawać. Oczywiście, o to właśnie. Pan Bóg daje nam za darmo. Zadam takie pytanie, teraz nawet weźmiemy. No zadam. Dlaczego to uciszają, tak? To jest takie moje zdanie. Weźmiemy niedaleko, tak? Samochody Tesla, tak? Elektryczne, jakiekolwiek, nie musi być tam Tesla, ogólnie elektryczne. Dlaczego oni robią te samochody? Tylko żeby naładować. Dlatego, że oni sprzedają tą energię, jak tak. Mówicie, tak? Można zrobić ten sam silnik, przy którym jak z jednej strony się ładuje, a z drugiej strony można postawić, żeby się ten generator odnowu chociażby znowu masz. Albo inaczej, chociażby obłożyć całą Teslę panelami fotowoltaicznymi, żeby sam się ładował w trakcie, na przykład cały dach. Czy fotowoltaiczny, tak. Czy jakiś inny sposób pozyskiwania energii, czy odzyskiwania właśnie energii z ciepła. Ale mechanicznie na tak, no, koło się kręci, ładuje akumulator. Tu jest przykład właśnie, tak. To jest właśnie ten przykład. Ciepło można wykorzystać, a wiadomo, że ciepło, tarcie różnych rzeczy, wykorzystujemy to ciepło na przykład do energii z powrotem, tak? To jest tylko jeden przykład. Nie przyniosłem tutaj ze sobą modułów Peltiera, co są jeszcze bardziej ciekawsze urządzenia, które generują prąd na podstawie ciepła. Tam już w ogóle nie ma żadnych ruchomych elementów. Mam tych modułów Peltiera całkiem sporo. One generują prąd wtedy, jeżeli mamy różnicę temperatur między jedną stroną a drugą. Tak? Moduły Peltiera kiedyś były używane w takich lodówkach turystycznych, one są właśnie do dziś używane, że po prostu to działa jak pompa ciepła. Natomiast odwracając ten efekt, można odzyskać generację prądu. I pokazywałem kiedyś na moim kanale na YouTubie właśnie,
jak z takiej prostej kosteczki modułu Peltiera, wykorzystując tak zwany efekt Seebecka, wytworzyć prąd. I co trzeba do tego? Aż tylko źródła ciepła. Wystarczy moduł Peltiera wystawić na też działanie promieni słonecznych, na przykład ciepła, ale nie tylko ciepła. Możemy to zrobić z ciepła na przykład dłoni ludzkiej, cokolwiek jakiegoś innego i też mamy prąd. Tak? Więc tych źródeł energii wokół nas jest multum. Każdy z nas jest w stanie wykorzystać sobie własne źródło energii, które nie potrzebuje żadnej kontroli z zewnątrz, żadnego reglamentowania, no i przede wszystkim żadnych opłat. No niestety nie każdemu się to podoba, bo wiadomo, kontrola to jest podstawa tutaj, a najłatwiej trzeba je kontrolować jak? Przez kontrolę pożywienia energii, która jest dostarczona. Jesteśmy uzależnieni. Ja jestem od tego. Mechaniczny popatrz. Ty jako inżynier rozumiesz mechaniczne rzeczy, że wszystko jest, ma początek i koniec, tak. Urządzenie. A może z człowiekiem by było tak ciekawe, żebyśmy mogli sobie życie przedłużyć? No, oczywiście, że tak. Jest taka odnawialny teoria, być człowiek. Teoria, że my jesteśmy w stanie żyć o wiele, wiele dłużej, tylko my jesteśmy specjalnie, że tak powiem, znowu ukształtowani do tego, żeby jednak na przykład wzbudzać choroby, tak? Gdzieś tam czytam. Pobudza się, indukuje się choroby. Opracowanie, że jeżeli by, na przykład teraz się mówi dużo, wzrost dużo różnych chorób, typu chorób serca, udarów, zawałów, ale również nowotworów. A czego to jest wynikiem? No właśnie niewłaściwego postępowania z energią ciała, tak? My nie umiemy tej energii sobie jak gdyby kontrolować. Ja staram się to robić, każdy się to stara robić na różnym poziomie. Właściwe odżywianie, właściwa manipulacja energią, na przykład tu bardzo dużą rolę według mnie odgrywa tak zwane sterowanie stresem, czyli sterowanie, dużo teraz mamy przypadków depresji, no multum jest, wszyscy mówią tylko, że wszyscy są w depresji, wszyscy opanujmy to, dlaczego tego się nie da opanować, bo komuś zależy na tym, żeby tego nie opanowywać właśnie, żeby to się powiększało, żeby przecież wszyscy byli zestresowani, temu, żeby wszyscy wszystko wywołali strach, tak, i to jest właśnie depresja, strach, depresja, strach i w ogóle takie no stres, tak? Po prostu musimy żyć w ciągu stresie, musimy się martwić, czy nam jutro starczy, czy jutro gdzieś tam, czy coś tam, o wszystko się musimy martwić. A to działa negatywnie. Są negatywne emocje, które nam włączą tą energię, całą dobrą. Tak? Natomiast ja nauczyłem się dawno temu, ćwicząc na przykład tai chi i aikido, opanowywać tą złą energię i przekształcać ją w energię pozytywną. Nie wiem, kiedy ja się ostatnio stresowałem. Można by powiedzieć, tak? Nie stresowałeś się, jakby piłem twoje kawy? Nie. I to jest właśnie przykład, jak można to kontrolować. Natomiast no, każdy będzie dążył do tego, że jednak mimo wszystko, no jednak kontrolować, jednak dążyć do tego, żebyśmy byli pod czymś wpływem. No i to jest właśnie, według mnie to jest troszkę tak nieciekawe. Tak? Słuchaj, to nie boimy się, bo jeżeli będzie, oni wyłączą nam elektrownię światło. Ja się nie boję. To mamy tutaj już jakieś te... Mamy alternatywy, mamy, no mówię, ja też mam fotowoltaikę, ja mam też nasze silniczki, także staram się, no jak to się od mnie zachować, bo wiadomo, energia jest potrzebna, nawet do tego, żeby sobie podgrzać jedzenie, jakieś wykonać. Ale nie, no bez energii nie żyjemy. Energia... To jest życie. Tak. Słońce jest życiem. To jest Bóg życia. Słońce jest tutaj głównym naszym motorem wszystkiego. Słońce nam dało życie. Słońce nam daje energię do tego, że wszystko rośnie. To jest też wszystko. To, że rośliny rosną, to, że woda kapie, to, że się woda tworzy, przekształca. To jest wszystko efektem energii słonecznej. To czemu nie zasłaniają słońce nam teraz? Sypią aluminium. No właśnie, to jest kolejna pytanie. Czemu? Oni teraz nagle się dowiedzieli, że ludzie się dowiedzieli, że można korzystać z tej energii słonecznej, więc będą dążyć do tego, żeby takich dni pełno słonecznej było mniej. Pełno słonecznej. Będziemy kontrolować. Jak już dzisiaj już są jakieś chmurki się zaczyna pokazywać, to nam będziemy tworzyć chmury. Fotowoltaika nie działa na takie słońce. No i właśnie, teraz trzeba będzie wykorzystać ciepło. Nie, to jest dużo takich, dużo rodzaju pytań. Na przykład teraz mówi się dużo o ociepleniu klimatu. Ale teraz znowu jest pytanie, czy to ocieplenie klimatu nie zostaje wykorzystane jako taki pewien
straszak. To oczywiście zbudził. Wytłumacz mi jedną rzecz. Ocieplenie klimatu i ocieplenie budynków. A. Jak to się ma jedno z drugiego? Ja mam ocieplać budynek, bo będzie ciepło na dworze. Tak? No więc, kolej, to jest. Ale to są sprzeczne podawane informacje, ale dlatego, żeby ludzie nie myśleli. Ocieplać budynek, ale zobaczmy teraz, jak można by to wykorzystać na plus ocieplania budynku. Ja nie będę ociepał budynku. Ja sobie obłożę budynek modelami na przykład PTR. Oczywiście będzie mnie to troszkę kosztowało, ale mogę wtedy spożytkować tą energię, która teoretycznie będzie mi z tego budynku ściągana, bo ja mam w tym momencie generator energii, który będzie wykorzystał to ciepło, które mi ogrzewa te ściany. Jeżeli obłożę sobie budynek aluminium, styropianem czy innym, to energia się marnuje po prostu. Ona idzie na nic. Ona się gdzieś grzyma. Jeżeli my sobie wykorzystamy teraz tą energię na przykład przez soczewki, czy odpowiednie kombinacje, możemy tę energię wykorzystać. I to jest właśnie przykład, jak tu się steruje. Tak? Dlatego zobaczmy, są duże różnego rodzaju programów typu właśnie to. Okazuje się, że ta fotowoltaika, jak ludzie zaczęli troszkę być bardziej świadomi, no to już wycofali te programy, które wspierają tą fotowoltaikę. Już się zaczyna mówić, że to tak nie do końca, to może trzeba wady będą, że wady, tak, już to już jest teraz, już na nie, tak. I to jest właśnie też, mi się wydaje, celowe działanie, żeby tutaj, wrócić takiego rodzaju, tak powiem, tendencje. Natomiast to całkowicie niewłaściwe, ale jak to się mówi, na władzę nie poradzę. Ale to zostaje nam właśnie powiedzieć, że akumulatory można zrobić odnawialne. Oczywiście my kiedyś ładowaliśmy akumulatory cały czas. Tak, mi właśnie o tym chodziło, że świat jest tak ustawiony, że nam tylko daje. A jak nie daje, za to, co my musimy coś sobie za coś zapłacić, tak? A nie tak, żeby on nam dał coś takiego, żeby my mieli wiecznie, tak? Nie, coś podobnego, tak? Bo ten silnik się kręci, że oni nam dali, że on się może kręcić, tylko oni chcą, żeby my go ładowali, tak? Ale to by robił zamknięty, bo można by było to zrobić, tak? Jak auto jedzie i tak się kręci koło, tak się kręci, to jedno może wydawać, drugie może się ładować w tym czasie, tak? Ale jednak myślę nad tym, bo tak jak prąd wzięli po 1900 roku pod swoją kontrolę, wzięli kaszą, płacili kasę. To jest chyba elektrownie, tak według mnie na przykład tak zwane rozproszenie źródeł energii by było o wiele lepsze. Czyli każde miasto, każda nawet ulica, każda nawet grupa domów ma swoją właśnie elektrownię malutką. I teraz zobaczmy, jak to ma plus. Nawet jak nam zniszczą tą główną elektrownię, to my cały czas mamy prąd. Jeżeli nam zniszczą, to może od sąsiada sobie pożyczać tego prądu, tak? Nie ma możliwości nam zablokowania tego. To jest właśnie najgorsza rzecz dla rządu, dla władz, bo nie ma kontroli. My dostajemy swoją własną energię, to jak nam ją zablokować? Jak? Ale zobacz, teraz tam za wodę płacimy, a w Szwajcarii, bo tam jeżdżę, woda jest bezpłatna. My możemy na przykład, ja już na przykład też mam zbieranie wody deszczowej, tak, i powiem szczerze, dzięki temu, że mam zbieranie wody deszczowej plus studnie, jestem samowystarczalny wodnie, tak, możemy sobie to zamknąć w takim małym, można się po prostu uniezależnić. To jest bardzo duża sól w ogniu dla władz, bo nie pasuje im to za bardzo, że my jesteśmy zbyt niezależni w pewnym sensie, a właśnie energetycznie, żywieniowo, wodnie właśnie. Wszystko to kontrolować. Kontrola to jest tak. A z drugiej strony oni z tego żyją. Tak. Powiedz mi, to jest urządzenie, to jest takie bardzo szerokie, rozbudowane radio, można powiedzieć, ale co ciekawe, to radio jest w stanie wszystkie anomalie, ktoś podejrzewa, że ktoś jest podsłuchiwany. Możemy sobie tutaj wręczyć, tu mamy taki wykres, możemy sobie przełączać, możemy sobie nawet włączać. Głośność, tak? Możemy sobie podsumować. Tak? To jest sprzężone z komputerem. Widać, to jest malutkie urządzenie. Antenki można podłączyć sobie całkiem wysokie. Dlatego używam właśnie, zobaczyć, że mogę sobie podsłuchiwać na przykład. To można podsłuchiwać? Oczywiście. Jakbyście mogli się naprawdę przesunąć, bo to jest specjalny majak. Nie wiem, jak ty jesteś, że ty nie jesteś pod obserwacją na to. Tutaj mamy kosztość, to jest szum. Szum,
dobra, kończymy, jak już nic nie będzie sykać nas, ale my wylobimy to wszystko. Będziemy. Pojedziemy ze mną na UFO? No, pojedziemy, pojedziemy. Na stronie internetowej też ma pani to moją, tak? Tu to mam. O, tutaj telefonie. A to jest tak we Wrocławiu? To we Wrocławiu jest, tak, tak. Tutaj. Ile ona? 40? 40. Tak? Tak. Proszę, to podpiszę pan. A, proszę bardzo. Różne wydania. Tak, bo trzy wydania mam książki o reinkarnacji. Tak, to akurat będzie łatwiej wydać. Proszę bardzo, to proszę. Ja też przepadam, jak pan proszę sobie tak. No już tak, nie inna. Dla kogo? Nie zobaczyłem. Proszę na żywo, żeby też leciało na żywo. Thank you.
chce pan, żeby pana powiadomić, to pan se torto powiadomi o innym terminie. To niech pan pisze swoje, swój telefon. Popelac. Padłem od wieku. A to już jest. Ja zapraszam panią osobę. Ja pracuję. Piątek, że nie może. Wie pani, to jest praca swoją intuicją, telepatią, swoją wyobraźnią, jasnowidzeniem, jasnowidzeniem, bo przez to się czuje, jak się wchodzimy w siebie, bo świat troszkę inaczej postrzegamy. Często, jak powiedziałem, ludzie szukają różnych metod pomocy sobie, ale w sobie nie szukają, na zewnątrz. Ja sobie zażartowałem tym nawet tekstem, jak widzisz, jak często bywa kobietki na zewnątrz. Miłości, bo ktoś tam organizuje kurs miłości. Staram się przeswadować, że miłość jest w nas. Organizatorka, bo ja polegam na tym, że ktoś organizuje, a tak jak już pan zorganizuje, a ja będę. A ja? Dzień dobry, musimy porozmawiać. A ja widzę, że duchowość nam jest bliska, ja w nocy też pracuję, a noc jest taką małą tylko przyjemność. Może być marzenia, noce erotyczne, piękne, przyjemne. To są marzenia, to są nasze marzenia. Ale ja sobie zdaję sprawę. Znaczy, ja powiem, że też nie wiem, czy kilka pewnych świadectw życia w tamtej sferze, w sferze seksualnej, górne się do zmian. To myśli, to ma. Ja tam mam kolanka do stwórcy. Kolanka, czy troszkę idę? 50 zł to. Już. Ja bym pana widział na kursie, pan poznał trochę te metody. Będzie doktor Daniłow, który tutaj tam tu chyba wziął pan. Jeszcze pan, jedną dla koleżanki, bo tak, będzie chciała się zrobić na sesję. Ulotkę tam to jest tak, proste. Ulotkę wziął. Tak. Ponieważ kwestia jest taka, bo czuję, mam kilka osób takich, których spotkałem się. Ma pan aparat? Tak, zrób pan zdjęcie z tego, bo ja nie wziąłem tych ulotek. A to dał mi doktor, to co rozdawałem. Czy nie, a to z tego. Tu mamy funkcję, tu jest. Tak. To jest właśnie z
ten Danilo, który przyjeżdża do mnie. Dariusza, tak? Tak, dla Dariusza. Mam dużo osób, z którymi się spotkałem już w tym życiu, a które mnie łączy kilkanaście wcieleń z poprzednich żywotów. Chciałbym to sprecyzować. Jest taka szansa u doktora? No jest, bo to jest robione.